Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, można by było powiedzieć, a to wszystko w sprawie niejasnych rozliczeń podróży służbowych. Nie chodzi tutaj już o posłów, ale chodzi o ministrów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No, głównie chodzi o trzech: Radosława Sikorskiego, Bartosza Arłukowicza i jeszcze jednego, bodajże jest Neumana. Neumana, tak. Tak. Proszę ojca, co prawda, to znaczy my od samego początku podkreślaliśmy, że pan marszałek Sikorski jest jak najgorszą osobą do tego, żeby sprawować kontrolę nad wyjazdami służbowymi posłów, żeby dokonywać jakiegokolwiek audytu w ten sposób. Proponowaliśmy kontrolę krzyżową, polegającą na tym, że Prawo i Sprawiedliwość kontrolowałoby oświadczenia Platformy Obywatelskiej, a Platforma Obywatelska oświadczenia Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy trudno byłoby posądzić kogoś o stronniczość. Pan marszałek Sikorski nie był najlepszym kandydatem właśnie też z tego powodu, że sam chciał być sędzią, osądzać i oceniać innych posłów. A jak się okazało, zresztą to jest sprawa, która tak naprawdę nabrzmiewa od ponad roku, to pan marszałek Sikorski sam powinien wytłumaczyć się ze swoich podróży służbowych. Chodzi mianowicie o to, że w czasie, kiedy pan ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski pełnił tą funkcję, korzystał z ochrony BOR-u, przysługiwała mu limuzyna rządowa właśnie wraz z ochroniarzami, która była wykorzystywana, mogła być wykorzystywana niemalże 24 godziny na dobę, ponieważ właśnie minister spraw zagranicznych jest jednym z tych ministrów, któremu zawsze taka ochrona przysługuje. Rzadko zdarza się, żeby ministrowie odsyłali tę ochronę na przykład na jakiś czas. Jest taka możliwość, mogą zwolnić takiego ochroniarza, poprosić, żeby on teraz z nimi nie był, ale to są takie niejako czasowe zwolnienia. Zasadą jest, że takim osobom ochrona, biuro ochrony rządu przysługuje, a co za tym idzie właśnie samochód służbowy. Zatem wszystkie podróże, czy to do okręgu wyborczego, czy to do domu, czy to do pracy, wykonywane są zazwyczaj przez biuro ochrony rządu z wykorzystaniem ich samochodów. Do tego trzeba mieć świadomość, że pan Radosław Sikorski miał taką możliwość zgodnie z prawem korzystania z przelotów samolotowych na terenie kraju, a do tego no, jako osoba bardzo zajęta wiele czasu spędzał poza granicami kraju. I dlatego zaczęła rodzić się w nas wątpliwość, ponieważ mimo tego, że właśnie był osobą bardzo zajętą, mimo tego, że korzystał z przelotów lotniczych, mimo tego, że no nie mógł zbyt często bywać w swoim okręgu wyborczym i poświęcać się pracy poselskiej, mimo tego, że miał samochód służbowy, to wskazał w swoich oświadczeniach czy w swoich rozliczeniach biura poselskiego, że na swoje przyjazdy służbowe poselskie, nie służbowe ministerialne, pobrał z kasy Sejmu kwotę, która w przejściu średnio przypada na, wynosi około 1000 zł, ponad 1000 zł miesięcznie, co przekłada się na około 1200-1500 kilometrów wyjeżdżonych miesięcznie samochodem prywatnym przeznaczanym do celów służbowych. No może to budzić zdziwienie, bo to znaczy, że pan minister ówczesny Sikorski w ciągu roku swoim samochodem prywatnym wyjeździł między 15 a 20 tysięcy kilometrów, podczas gdy cały czas korzystał z samochodu służbowego i samolotu. No to jest bardzo trudne, no musiałby niemalże... Może miał jakiś taki dar bilokacji, bycia tu i tam? Tak, i to nawet takiego właśnie z jednej strony bycia na ważnych spotkaniach, a z drugiej strony podróżowania z własnym samochodem, co zresztą o tyle było też mało logiczne, że jeżeli komuś przysługuje taka ochrona biura BOR-u, to trudno sobie wyobrazić sytuację oczywiście możliwą, żeby pan marszałek rezygnował z ochrony BOR-u i z Warszawy do Bydgoszczy czy do swojej miejscowości Chobielin pod Bydgoszczą jeździł swoim samochodem prywatnym i to nagminnie, bo musiałby tak jeździć 2-3 razy w miesiącu. To było bardzo mało prawdopodobne i chcieliśmy, żeby pan marszałek z tego się wytłumaczył. Skoro żąda wyjaśnień od posłów opozycji, to warto też, żeby sam przedstawił dokumenty, ponieważ tych wyjazdów jest dużo i tak jakby przekładać to, nie sądzę, żeby zwykły obywatel przeciętnie był w stanie wyjeździć więcej niż 20 tysięcy kilometrów swoim samochodem służbowym, swoim samochodem, przepraszam, prywatnym, a tym bardziej co mówić o obywatelu, który na przykład ma w firmie, w której pracuje, samochód służbowy do dyspozycji. Zazwyczaj takie osoby już bardzo rzadko korzystają z samochodu prywatnego, no bo po prostu nie ma kiedy trzeba być zawodowym kierowcą, żeby dziesiątki tysięcy kilometrów miesięcznie wykonywać za kółkiem samochodu. Chcieliśmy, żeby pan marszałek Sikorski z tego się wytłumaczył, przedstawił dokumenty, powiedział, w jakich miejscach bywał w swoich celach poselskich, tak żeby sprawę raz na zawsze przeciąć. Pan marszałek tego nie zrobił. Co więcej, tu mamy jeszcze do czynienia z sytuacją bardzo niepokojącą, powiedział wręcz skandaliczną, ponieważ w tej sprawie ja złożyłem swego czasu zawiadomienie do prokuratury o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jeszcze raz podkreślam, podejrzeniu. My nie przesądzamy, że do przestępstwa doszło, natomiast informacje, które do nas docierały, no mogą budzić poważne wątpliwości co do rzetelności tej dokumentacji. Nasuwają takie podejrzenia. Prokuratura odmówiła, proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. I proszę to zestawić ze sytuacją byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Oni zostali oskarżeni o pewne poważne nieprawidłowości. Prokuratura niemalże od razu wszczęła postępowanie. Ogłoszono, że jest wszczęte śledztwo, będą gromadzone dowody, będą przesłuchiwani świadkowie. W przypadku pana Radosława Sikorskiego prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa. Niejako od razu wie, że do przestępstwa nie doszło. Budziło to nasze wątpliwości, dlatego że prokurator, chcąc być rzetelnym, chcąc dobrze kontrolować funkcjonariuszy publicznych, powinien zażądać wszelkiego rodzaju dokumentów, powinien przesłuchać, już nie mówię osobę zawiadamiającą o przestępstwie, ale także samego pana Radosława Sikorskiego, ewentualnie funkcjonariuszy BOR-u, którzy mogli potwierdzić, że tak, pan Radosław Sikorski wielokrotnie używał swojego prywatnego samochodu do celów służbowych, zostawiał wtedy nas u siebie w domu, a sam podróżował na przykład do biura poselskiego. Mogliby temu zaprzeczyć i można by było prowadzić, wyjaśnić tą sprawę raz na zawsze. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Na nasze pytania praktycznie nie reagowała, bo gdyby sprawa była jasna, jak próbują to przedstawić politycy Platformy Obywatelskiej, to dziś na konferencji prasowej pan prokurator Seremet przyprowadziłby, zabrałby ze sobą akta prokuratorskie, pokazał wszystkim dziennikarzom i pokazał, jaki ogrom pracy w tej sprawie prokuratura wykonała. Ja śmiem twierdzić, że tak naprawdę były to sporadyczne, drobne czynności, które jeżeli w ogóle jakiekolwiek prokuratura w tej sprawie wykonała, być może zaspokoiła się jednym oświadczeniem na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli podmiotu zainteresowanego, że wszystko w sprawie jest w porządku. No tak być nie może, że prokuratura nadgorliwie wręcz ściga posłów opozycji, natomiast w ogóle nie zajmuje się posłami koalicji rządzącej. No, w demokratycznym państwie to standardy są takie, że pod szczególną oceną opinii publicznej jest właśnie władza. Są ci, którzy sprawują władzę, bo no oni siłą rzeczy mają najwięcej możliwości do nadużyć i też najwięcej instrumentów władzy, które pozwalają ukryć te nadużycia. Tego prokuratura w tej sprawie nie zrobiła, a co jeszcze raz podkreślam skandaliczne, nie chcę dzisiaj pokazać całości dokumentacji tej sprawy. Chciałbym, żeby media mogły wkroczyć do prokuratury, mogły obejrzeć tą dokumentację. Okazałoby się, że no po prostu prokuratura nie spełnia swojej roli kontrolnej, dlatego że padają w tej sprawie od razu zarzuty, że to wszyscy posłowie w taki sposób wykorzystują swoje przejazdy poselskie, co jest nieprawdą. Jeżeli zwykły poseł, na przykład, dajmy na to, ja mam kilkaset kilometrów do swojego okręgu wyborczego, musi podróżować, podróżuje po całej Polsce, to można sobie wyobrazić, nie w każdym miesiącu, ale że są miesiące, że tych kilometrów dość dużo wyjeździ, bo taki jest charakter pracy posła. Ale poseł, który jest ministrem, który musi siłą rzeczy dużo czasu przebywać w Warszawie na miejscu, zajmować się sprawami urzędowymi, a do tego no, ma samochód służbowy, żeby wyjeździł te dziesiątki tysięcy kilometrów, no to rzecz niebywała. A jeżeli już dochodzi do takich wątpliwości, to w rzetelnym kraju prokurator te wątpliwości wszystkie by wyjaśnił, jak również sam marszałek Sikorski nie tłumaczyłby się w taki sposób jak dzisiaj. To złożył w oświadczeniu poselskim, a mianowicie w pierwszej kolejności podał, że on wykorzystał tylko część, bodajże 1/3 limitu, który przysługiwał mu na przyjazdy poselskie, a po drugie wskazał odległość, że podróż z Warszawy do Bydgoszczy i z powrotem to jest około 700 kilometrów. To prawda, że to jest około 700 kilometrów, ale trudno przypuszczać, że pan marszałek wykonywał tą podróż swoim samochodem prywatnym, a jeszcze no to jest rzecz niebywała, że pan marszałek mówi, że wykorzystał tylko 1/3 limitu, który mu przysługiwał. Otóż poseł, jeżeli nie wykorzystuje samochodu do celu swojego prywatnego samochodu, czy użyczonego samochodu do celów służbowych, nie ma prawa nawet złotówki z tej kwoty wziąć. To muszą być samochód wykorzystany do celów służbowych. I tłumaczenie, że ja podjąłem tylko 1/3 tej kwoty, jest sytuacją, no absolutnie. To tak jakby ktoś powiedział, że no ja
zabrałem, ja komuś zabrałem nie 10 tysięcy, mogę zabrać 10 tysięcy, a zabrałem mu tylko 3 tysiące. No nikt nie ma prawa tego rodzaju działań podejmować, jeżeli one by nie miały umocowania w przepisach prawnych, w przepisach wewnętrznych Kancelarii Sejmu. I o to sprawa idzie, tym bardziej, że proszę ojca, jest jeszcze sytuacja bardziej skomplikowana. W tej sprawie porównywano na przykład informacje pana premiera Tuska, pani marszałek Kopacz, pana wicepremiera Piechocińskiego, czyli osób, które również korzystają z ochrony BOR-u i również mają ten przywilej, że mają samochód służbowy niemalże 24 godziny na dobę do dyspozycji. I o dziwo te osoby w ogóle nie korzystały z samochodu służbowego, przepraszam, z samochodu prywatnego, nie rozliczyły takich kwot, tylko wyłącznie pan minister Sikorski. No, to też może budzić wątpliwości, skoro premier, wicepremier, marszałek Sejmu nie korzystają, a tu nagle jeden poseł jest aż tak, no można być nadgorliwy, być może nawet zasługuje na pochwałę, ponieważ zostawia limuzynę BOR-u u siebie w Dworku w Chobielinie, wsiada w swój prywatny samochód i jedzie do swojego biura poselskiego, no to może budzić zdziwienie. I niestety, proszę ojca, ta sprawa dotyczy także innych ministrów Platformy Obywatelskiej, bodajże pan minister Neumann to niemal, że 30 tysięcy kilometrów wyjeździł w ubiegłym roku.